Przyjaciele, zadawałem sobie kiedyś pytanie, gdzie jest granica zła na świecie? Przez cztery lata interesowałem się tym, co się dzieje wokół mnie, geopolityką, finansami świata. Szukałem odpowiedzi na pytanie, dlaczego człowiek z natury jest zły. Bo zobaczyłem, że wcale nie jest taki dobry. Zobaczyłem, że ja wcale nie jestem taki dobry. I przez 4 lata czytałem różne książki i zadawałem sobie pytania. Szukałem odpowiedzi na to, gdzie jest granica zła. Dlaczego ten świat jest coraz bardziej pokrzaniony? Dlaczego? I powiem wam coś. Znalazłem odpowiedź na to pytanie. Nie ma granicy zła. Świat jest i będzie stawał się coraz bardziej zły. Człowiek będzie coraz bardziej zły w stosunku do drugiego człowieka. Spójrzcie na ostatnie 10, 20, 30 lat tego, co się dzieje. Człowiek nie staje się lepszy, staje się coraz gorszy. I ja szukając tej odpowiedzi, przypomniałem sobie, że kiedyś po tej ziemi chodził pewien człowiek, bardzo zacny i bogaty król Izraela. Nazywał się Salomon. I szukając tej mądrości, szukając odpowiedzi na pytania egzystencjalne, przeczytałem takie zdanie. Początkiem mądrości. I wtedy mnie to zastanowiło, że jest jakaś mądrość. Jest różna mądrość. Jest mądrość chińska, buddyjska, żydowska, polska. Jest różna mądrość, ale jest taka mądrość, która ma swój początek. I to mnie zastanowiło i mówi tak. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana. Ja mówię, co to ta bojaźń? Dowiedziałem się, że to jest ustosunkowanie się do tego, co Bóg mówi w sposób z największym szacunkiem i czcią. I mówi, początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie tego Boga to rozum. A ja chcę być rozumnym człowiekiem, a nie debilem. I dowiedziałem się. I zacząłem szukać Boga. Szukałem tego Boga. I zobaczyłem, że ten Bóg 2000 lat temu przyszedł na ziemię. Narodził się w 100% jako człowiek. 33 lata chodził po ziemi. A potem zapłacił cenę. Najbardziej dramatyczną i brutalną cenę. Dał życie. Wyrywano mu brodę. Brodę mu wyrywano. Masz brodę, pociągnij się za brodę. Wbijano mu ciernie w głowę. Został ogołocony z wszystkich ubrań. Wisiał nagi na krzyżu. Dla ciebie, dla ciebie, dla ciebie. I ja szukając tego Boga, zrozumiałem, że ten Jezus umarł za mnie. I upadłem na kolana. I powiedziałem, że ja chcę cię poznać. I poznałem Jezusa osobiście. W pokoju. Bez świadków, nie w kościele, nie w żadnym budynku, po prostu w pokoju, w moim sercu. W moim sercu była pustka. I ten Jezus wypełnił tę pustkę świadomością, że mam życie wieczne i nigdy nie umrę. Kiedy wtedy upadłem na kolana, Święty Duch pokazał mi moje serce, pokazał mi, że jestem w błędzie. Że całe moje życie to błąd, że jestem skoncentrowany na sobie, że moje dobre uczynki są gówno warte przed świętym Bogiem. Zobaczyłem swój stan oczami Boga i podjąłem decyzję. To jeżeli Ty mi oddałeś swoje życie, to ja Ci teraz oddaję swoje życie. I narodziłem się na nowo i stałem się Synem Bożym. Tak samo jak Jezus. Stoję przed Wami i wierzcie we mnie, wierzcie we mnie, wierzcie we mnie tak jak w Boga. Bo ja i On to jedno jesteśmy. Czy możesz tak powiedzieć, chrześcijaninie? Czy możesz powiedzieć, że Ty i Bóg jesteście jedno? Czy możesz spojrzeć w lustro i powiedzieć, jesteś święty? To nie jest tak, że grupa ludzi na południu Europy decyduje o tym, że ktoś jest święty. To Ty możesz decydować dzisiaj, że będziesz należał do Jezusa. Nie do religii, nie do systemu, nie do grupy ludzi,
ale do żywego Boga. Oddaj Mu swoje życie tak jak ja. Jeżeli te słowa cokolwiek robią Ci w sercu, to nie lekceważ tego, bo przyjdzie diabeł i Ci to wykradnie. Dlatego jeżeli dziś słyszysz ten głos, nie zatwardzaj serca. Miej życie wieczne. Początkiem jest decyzja o chęci przyjścia do Jezusa. Ja to zrobiłem. Ja to zrobiłem. I kiedy to zrobiłem, dowiedziałem się, że mam życie wieczne. Ale nie tylko dowiedziałem się, ale to we mnie wniknęło. Ja nigdy nie pójdę do piekła, ludzie. Piekło jest. Niebo jest. Zapytałem się człowieka kiedyś, który mówi, nie ma piekła. Mówię, to masz w życiu masz piekło czy niebo? On powiedział, piekło. No widzisz. Masz popieprzoną relację w domu z żoną, z córką. Masz pochrzanione życie. Nie mów mi, że coś znaczy twoje życie. Stań w prawdzie. Zawołaj do Jezusa. Ja nazywam się Przemek Więzik i świadczę ci, że Bóg jest i Bóg jest dobry. I dobry to znaczy, że wynagradza tylko tych. Tylko tych. Bóg wynagradza tylko tych. Nie dobrych ludzi, tylko ludzi, którzy chcą, którzy Go szukają w sercu. Jeżeli szukasz Boga, może nie szukasz Boga, może szukasz prawdy. Chcesz żyć, to prawda, życie ma imię. To imię to Jezus! I twoje kolano kiedyś się zegnie. Lepiej, żeby się zgięło teraz. Żeby zgięło się twoje kolano dziś. Bo jeżeli Jezus wróci, a tego nie zrobisz, to idziesz do piekła. Bo całe twoje życie przed Bogiem, świętym Bogiem, niestety jest jak brudna szmata, bo On tak powiedział. Nie ma jednego sprawiedliwego. Nie ma jednego sprawiedliwego, bo wszyscy zgrzeszyli. Każdy człowiek żyje w błędzie. Każdy człowiek jest skupiony na sobie. To się nazywa egocentryzm. I Bóg nie ma nic wspólnego z egocentrykiem. To jest jedyny grzech w twoim życiu. Jedyny grzech to jest egocentryzm, skoncentrowanie się na sobie. Jesteś panem życia, idziesz do piekła. Panem swojego życia, idziesz do piekła. Mam dla ciebie taką złą Ewangelię. Paradoks. Dobrą. Mam złą nowinę dla ciebie. Jeżeli jesteś egocentrykiem, idziesz do piekła. Upamiętaj się. Upamiętaj się i spokutuj z tego. Odwróć się i zawołaj do Boga, a On przyjdzie. Tak jak do mnie przyszedł, bo On przychodzi do ludzi, którzy szukają Go sercem. Sercem. Mówię do twojego serca. Mówię do twojego serca. Do serca ci mówię. Twojego serca. Nie zatwardzaj Go. Wybierz życie. Wybierz Jezusa. Albo nie. To jest twoja sprawa.